Kasią znamy się, matko, nie wiem, co najmniej 10 lat chyba, ale bardzo długo się znamy. Nie pamiętam, nie chcę pamiętać, jak długo dokładnie. Ja Kasię zacząłem namawiać do tego, żeby zaczęła pisać. To jeszcze nie było mowy o książce. Ja po prostu uważałem, że ona powinna spisywać to, o czym rozmawialiśmy. Dlaczego? Dlatego, że widać było jej pasję w tym. A ja uważam, że jak człowiek odkryje swoją pasję, to powinien ją kultywować. Pasja Kasi była taka, że można było niej łatwo pisać. Znaczy, to jest taki wdzięczny temat do pisania. I dlatego zachęcam ją do tego, żeby się z ludźmi dzieliła swoją pasją. Ja uważam, że jak ktoś ma tą pasję prawdziwą, to ludzie to łapią i podoba im się to. I tak się stało w tym przypadku też. Generalnie łatwiej się zajmować szydełkowaniem, bo to nie trzeba tutaj wielkiej odwagi, aczkolwiek to też może być bardzo ciekawy temat. Rzeczywiście, no Kasia sobie wybrała trudny temat bardzo, ale jednocześnie jest to temat bardzo pełny emocji i ludzie jak mają opinię na ten temat, mogą nie mieć opinii na temat wiary na przykład, ale jeżeli już mają jakąś opinię, to ona przeważnie jest zawsze bardzo zaangażowana i bardzo gorąca. Takie dyskusje są najlepsze. Ja też wolę tematy, które budzą emocje, bo takie prawdziwe, szczere emocje, dlatego że one nas wzbogacają zawsze. To są takie rozmowy, z których czy się zgadzamy z kimś, czy się nie zgadzamy, to zawsze wychodzimy z takiej dyskusji bogatsi. I uważam, że tak się dzieje w tym przypadku. Ja myślę, że w pisaniu Kasi nie chodzi o to, żeby, znaczy ja przynajmniej nie mam takiego wrażenia, żeby przekonać ludzi do wiary. Chodzi o to, żeby ich otworzyć na myślenie, żeby zaczęli o czymś myśleć, zaczęli się zastanawiać nad czymś, a którą drogą potem podążą, w którą stronę, to już jest ich sprawa. Ja nie lubię zwalania odpowiedzialności na media za stan debaty publicznej, bo zgadzam się, że stan debaty publicznej w Polsce na każdy temat w zasadzie już w tej chwili jest straszny, ale to nie jest wina mediów, to jest wina tego, że w ten sposób z sobą rozmawiamy. I czy można rozmawiać na trudne tematy? Oczywiście, że tak. Trzeba zachować jedną, tak naprawdę jedną rzecz. I to nie ma znaczenia, na jaki temat rozmawiamy. Ten jeden warunek musi zostać spełniony. To jest szacunek dla drugiej osoby. Szacunek dla drugiej osoby bez względu na to, czy się z nią zgadzamy, ale szanować osobę, która się z nami zgadza, jest dosyć prosto. Szanować osobę, która się z nami nie zgadza, to jest trudne. I szanować osoby, których poglądów nie popieramy i nie dzielimy tych poglądów. To jest bardzo trudne. Ja myślę, że Kasia to robi. Znaczy, Kasia w każdej rozmowie, wszystko jedno, czy to jest rozmowa na temat Boga, czy rozmowa na temat premiery nowego filmu, nie ma znaczenia. No, widać w niej zawsze szacunek do tej drugiej osoby i to jest jakby recepta na sukces, nie tylko w tej rozmowie, którą ona prowadzi z ludźmi, ale w każdej rozmowie. To jest tak jak w filmach, tak? Każdy scenarzysta powie, że łatwiej jest napisać złą postać niż dobrą postać. Dlatego, że jak się mówi o pozytywnych emocjach, o pozytywnych wartościach, to łatwo, bardzo łatwo jest przesadę wpaść. I ta przesada, taka lukrowana, taka słodka, jest zawsze niedobra. I ona też odpycha ludzi. My nie lubimy sztucznych rzeczy, a to lukrowanie zawsze powoduje, że temat, o którym rozmawiamy, jeżeli jest lukrowany, to przestajemy w niego wierzyć. W związku z tym trzeba o wierze też trzeba z wiarą potrafić mówić. Trzeba wierzyć w to, co się mówi. Mówić też prawdę. Prawda naprawdę wyzwala i prawda jest zawsze najważniejsza, bez względu na to, na jaki temat rozmawiamy. Przelukrowanie też jest nieprawdą, to też jest kłamstwo. W związku z tym trzeba zawsze potrafić to wyważyć. Znaczy, ja czytam wszystko, co Kasia pisze, w związku z tym oczywiście, że po książkę też sięgnę. Ja nie jestem najwdzięczniejszą osobą do rozmawiania o Bogu w ogóle, chociaż z Kasią wiele razy na ten temat rozmawialiśmy. Ja szukam prawdy o niej w tym, co ona pisze. I ponieważ wiem, że te teksty jej są prawdziwe, więc dlatego je czytam.